Machowicz jechał z na siekierki, jechał z tymi koszykami i wracając przywiózł całą tą pakę mebli. Bo tam pana Andrzeja Syroki brat był intendentem w szkole podstawowej, którą likwidowano, tutaj na Żoliborzu blisko, a powoływano gimnazjum. No i po prostu te meble dostaliśmy za darmo. W tym roku w wakacje pani Pasia, przewodnicząca Wojciechowska, dopiero zlikwidowała taki kredensik fajny, który służył nam tyle lat. Ile my tam pracy z rodzicami włożyliśmy, żeby go odmalować, odrestaurować. Że nam nie trzeba, żeby jakaś pani z jakiejś federacji mówiła rodzicom, co oni mają robić, jak oni mają malować. Oni wiedzą sami. Następnie pan Boguś Gajewski z Nagród. Boże, ile razy ten człowiek tutaj bywał u mnie. Ile razy to sobie rozmawialiśmy. Fakt, był tatą dwóch uczniów. Następnie pan Bogdan Górecki. Jego ze wszystkich tych rannych wspominam najlepiej i najcieplej. I co ciekawsze, pan Bogdan nie miał wtedy jeszcze dzieci. Dzieciaczki są, wie tutaj gdzieś żony. A, tak. Prawda? Wtedy, kiedy Bogdan był, to jeszcze nie miał dzieciaczków. Może już, no już nie odtwarzam tak szczegółowo. Bo mu zależało na tym. Przychodził dyrektorze, powie co ci tutaj. Ja, on był radnym trochę opozycyjnym z panem Markiem, zdaje się, w klubie. Wiadomo, że no, wszystkiego się nie dało, no, ale co mógł, to wspomagał. No. Z własnej kieszeni pieniądze wyjmował i pomógł. Potem jak już dzieciaki zaczęły chodzić, jakie imprezy robił. Ile te dzieciaczki zyskały tam, jak się zdjęcia proszę zobaczyć. Ciągnik, jakiś kład, pszczelarskie to wszystko. Boże, jakie te dzieciaki pojechały tam. Nam naprawdę nie musi z jakiejś federacji jakaś obca pani tłumaczyć, panie burmistrzu. My nie chcemy tego. Nie chcemy, żeby nas ona pouczała. Wspominam również panią Wiesławę Trubaczewską. No może trochę mniej, może troszkę mniej, ale też się kontaktowała. No i proszę państwa, przez ostatnie 6 lat obecny radny, pan Andrzej Wawrowski, ani razu nie skontaktował się ze mną, chyba że teraz z panią dyrektor. Ani razu nie zainteresował się sprawami szkoły, ani razu. Jego jedyny wkład pośredni w sprawy związane jakoś ze szkołą to jest naprawa tutaj tego sfuszerowanego przez powiat rowu. Tu zaraz za bramą jest taki kawałek placu, gdzie autobus może się zatrzymać i dzieci wysiądą bezpiecznie. Pani jest nie stąd, więc ja pani powiem. Mam zdjęcia, proszę pani. Tu był wykopany rów głęboki, bardzo głęboki i nie było możliwości. Dalej, żadnego oznakowania. Zrobili przed wyborami Rada Powiatu, zrobiła piękny drogę. Jechał kurier do kogoś tam na Małachowo nocą, spadł z asfaltu i sobie połamał przód na... Bo poniedział, że asfalt się kończy. Nie. Proszę, proszę państwa, napisałem ostre pismo do Zarządu Dróg Powiatu. Przyjechali, konsylium zrobili. Wystąpiłem o drogi zwalniające, ale chyba po rozmowie z panem Wojciechem Sołtysem, no nie wiem, czy z panem może, rozmawialiśmy na temat, że na razie rezygnujemy z tych progów, bo człowiek, który jedzie, rolnik z dwiema przyczepami, ten próg miałby tutaj jeden. To było dokładnie w rekolekcje adwentowe. Po wyborach samorządowe w 2014 roku były? Samorządowe w 2014. Państwowe były. To było wtedy dokładnie w dzień, w którym dzieci poszły na rekolekcje do kościoła, a tutaj było konsylium. Policja,
specjaliści i tak dalej. I efekt był taki, że stoi tablica z terenem zabudowanym. Przynajmniej, jeśli będzie grzał, a grzejąc ma chowanie niemiłosierdzie, no to przynajmniej formalnie będzie się do niego jak doczepić, prawda? No, teren zabudowany. Dalej, tam jest znak ostrzegający przed skrętem i wreszcie jest ten znak ze zmianą nawierzchni. Z tego, co tam kiedyś mi mówiła pani przewodnicząca Basia Wojciechowska, to tam już chyba trochę lepiej teraz jest, tak? Ale wtedy tak było. Dobrze. I to już naprawdę koniec. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, nauczyciele i mieszkańcy okolicznych wsi, patrzcie uważnie, jak ten nasz radny pracuje w obecnej kadencji. Patrzcie uważnie, jak będzie głosował, kiedy pan burmistrz zaproponuje sprywatyzowanie naszej szkoły. Dziękuję za uwagę.